przyjechałem niedaleko, bo mieszkam obok, czyli w Zabrzu. Przyjechałem z Sosnowca. Jestem z Pyskowic, docelowo. Dokładnie, która rola mnie interesuje i którą mnie reżyser widział? Chyba rola jakiegoś choracka, czy coś takiego. Ciężko powiedzieć. Jeszcze nie wiem, bo... To jeszcze dokładnie też nie wiem. Do roli... I także do końca nie wiem, która postać mi leży. Może być Loki. Czemu nie? Miło, sympatycznie i przyjemnie. Nie wiem. Trochę czuję, że mi poszło obok. Także nic nie można powiedzieć. Casting ogólnie pozytywny. Startowałem do roli choracego lekarza. Ale to zobaczymy. Dowiedziałem się, że właśnie rola, do której jestem, do której pasuje najbardziej, to ma chyba 2 minuty. Czy 3 akcji. Tak naprawdę zrozumieć w kilku słowach, o co chodzi twórcom, to potrzebna jest, wydaje mi się, troszkę dłuższa rozmowa i więcej zapoznania się ze specyfiką postaci, żeby później móc wniknąć w nią. Przede wszystkim, że casting był po prostu rzeczowy. Myślę, że ci ludzie wiedzą, czego chcą. To jest najważniejsze. Ja od razu się na samym początku to czuję. I to też ma przełożenie na drugą stronę, że jeżeli widzę sprecyzowane pewne uwagi, to lepiej jest zagrać. Skoro jesteś gotowy, to powiedz najpierw o postaci, którą odgrywałeś. Kamera! Poszła. Klaps! Scena 11, on liczy 14. Okej. Okay. Akcja! Jest to postać człowieka samotnego w wieku już dojrzałym. Jest to dojrzały mężczyzna, 30-letni, który jest samotny dosyć, nie ma przyjaciół, nie ma rodziny, mieszka sam i jest sanitariuszem i dowiaduje się, że jest chory na raka. I przychodzi do swojego domu z zamiarem jakby nie poddania się chorobie, tylko jakby sam postanawia odebrać sobie życie. Najtrudniejsze w tej postaci jakby było to, że przecież ja nie wiem tak naprawdę, co czuje człowiek, który jest śmiertelnie chory, bo Bogu dzięki jeszcze nie byłem śmiertelnie chory. Mogę sobie to wyobrazić, dlatego że nie wiem, że moi bliscy na przykład byli śmiertelnie chorzy, albo że byłem świadkiem śmierci kogoś, jakby, kto umierał, kto był dla mnie bardzo ważny. No i to jest jakby, ale to jest zawsze jakieś przeniesienie się, no nie? Tak naprawdę mogę sobie tylko wyobrażać to, co czuje taka osoba. Okej, okay, jak się pracowało z ekipą, jaka panowała atmosfera? Atmosfera była bardzo, bardzo sympatyczna. Było nas tutaj sporo osób jakby asystowało operatorom, reżyserowi.
No i było jakby zaskakująco profesjonalnie, więc po prostu na to, że tak sprawnie to wszystko przebiegło, to jest też jakby chyba zasługą tego, że w spokoju wszystko robiliśmy. No, że nie nerwowo, że nie, bo czas nas nagli, tylko wolniutko, jest przerwa, bo jest zmiana techniczna, potem od razu dubel, od razu, żeby nikt się nie rozchodził, jakby to bardzo sprawnie i spokojnie było przeprowadzone. Ja tutaj dzisiaj trochę grymasiłem, bo mi się nie podobało, jak coś tam robiłem, więc jakby cała ekipa cierpliwie to znosiła i powtarzała do tego momentu, dopóki nie byłem jakoś tam bardziej usatysfakcjonowany swoją propozycją. To na koniec kilka słów o kierowniku produkcji. Nie, to ja chciałem w ogóle powiedzieć, że naprawdę jestem, że bardzo chciałem podziękować ekipie gliwickiego klubu filmowego Wrota. Powiem tylko o trzech jakby muszkieterach działających, których świta tutaj prężnie działała i ogarniała cały plan. O Adamie, Marcinie i Mateuszu, że naprawdę jestem im wdzięczny, że znosili tutaj moje chimery i niezadowolenie z siebie i dzielnie próbowali ogarnąć tutaj cały ten mały światek. Jo, jesteśmy na planie filmowym do Samobójcy. Pierwszy plener dzisiaj, podczas całego kręcenia. Właśnie kręcimy dziś teraz, jak Loki wychodzi z budynku.